czwartym kwartale 2021 w kosmos ma polecieć długo wyczekiwany kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jeżeli jesteście widzami z przyszłości, to pewnie wiecie coś więcej na temat tego wystrzelenia. Wiecie też pewnie, kiedy teleskop dotrze, łamane przez dotarł, do europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. My, ludzie z przeszłości, jeszcze tego nie wiemy. Fakt ten jest utrzymywany w tajemnicy ze względu na, uwaga, zagrożenie ze strony piratów. Cześć internecie, witajcie w drugim z trzech filmów o europejskiej rakiecie Ariane 5. Arianka ma wynieść w kosmos teleskop Jamesa Webba i serio, jego transport z USA do Gujany Francuskiej jest utrzymywany w tajemnicy. 10-miliardowo-dolarowe urządzenie może być potencjalnym celem i zakładnikiem karaibskich piratów, dlatego cicho sza. No i skoro już kręcimy się po Karaibach, to kontynuujmy temat Ariane 5. Jeżeli przegapiliście pierwszy odcinek o piątce, to warto go nadrobić, zanim rozgościcie się tutaj. Piątka operuje z jednej platformy ELA-3 w gujańskim centrum kosmicznym należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej i francuskiego CINES, czyli ichniejszej agencji kosmicznej, Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych. Port kosmiczny leży w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej. Jest to francuskie terytorium zależne, więc mimo swojego położenia znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. Wybór tego miejsca nie był oczywiście przypadkowy. Ariane i inne rakiety wystrzeliwane przez Ariane Space, takie jak Vega czy Soyuz, startują z możliwie małej szerokości geograficznej, w tym przypadku 5 stopni na północ od równika. Wybrzeże skierowane jest na północny wschód. Lokalizacja sprzyja więc wystrzeliwaniu rakiet na orbity progresywne, postępowe, czy jak one się tam po naszemu nazywają, te skierowane na wschód, dzięki którym rakieta może zyskać z prędkości obrotowej Ziemi. Piątka jest składana w budynku pionowego montażu, dlatego może spełniać bardziej surowe wymagania stawiane przez klientów, jak na przykład nieprzekręcanie ładunku na wszystkie strony. Mają tak czasem wojskowe satelity. Owiewka ma 5,4 metra średnicy i w zależności od ładunku od 12 do 17 metrów długości. Kompletacja jest wykonywana na mobilnej platformie startowej i gotowy system po torach zostaje przetransportowany na stanowisko startowe. Odliczanie rusza na prawie 12 godzin przed faktycznym startem. Najpierw sprawdzane są systemy elektryczne. Kiedy do startu jest mniej niż 5 godzin, rozpoczyna się tankowanie pierwszego stopnia. Po około godzinie rusza tankowanie drugiego stopnia. W obu przypadkach do zbiorników trafiają ciekły tlen LOX i ciekły wodór LH2. Powierzchnia rakiety jest izolowana termicznie, więc nie zobaczymy na niej intensywnego zjawiska skraplania wilgoci z otoczenia i zamarzania. To znaczy, dzieje się coś takiego, ale nie jest to tak widoczne jak w przypadku np. Falcona 9 albo Elektrona, gdzie niegdzie pracują tylko zawory bezpieczeństwa. Kiedy do odpalenia są 3 godziny z minutami, rozpoczyna się proces chłodzenia silnika Vulcan 2. Jego instalacja jest przygotowywana w ten sposób na przepływ kriogenicznego paliwa i utleniacza. Bez tej fazy mogłoby dojść do szoku termicznego i awarii podzespołów silnika. 2 godziny później finalne sprawdzanie systemów. Wszystko oczywiście zdalnie, bo w okolicy zatankowanej rakiety nie ma żywej duszy. Dyrektor lotu daje zielone światło na start w T minus 7 minut. W T minus 4 minuty ciśnienie w zbiornikach wzrasta do poziomu pracy.
zbiorniki LOX są dobijane helem do ciśnienia 3,5 atmosfery, natomiast zbiorniki wodoru do 2,5 atmosfery, korzystając z własnego ciśnienia z wrzącego wodoru. Te poziomy ciśnień będą utrzymywane już do końca pracy pierwszego stopnia, czyli jeszcze jakieś 13 minut. Minutę przed startem rakieta przełącza się na wewnętrzne zasilanie. 5 sekund przed startem ramiona serwisowe odsuwają się i kontrolę nad rakietą przejmuje system pokładowy. W T0 dowiadujemy się, że start nie jest startem, bo dopiero w pierwszej sekundzie rusza silnik Vulcan 2. Parametry pracy silnika są sprawdzane przez komputer pokładowy i jeśli uzyskano poprawny rozruch, to w T plus 7 sekund zapalniki pirotechniczne wewnątrz rakiet pomocniczych SRB zapalają bloki paliwa. Faktyczny start następuje zatem po 7 sekundzie. Zanim uwolnimy rakietę i pozwolimy jej wznieść się w górę, prześledźmy dokładnie proces inicjowania silników. Najpierw Vulcan 2. Jest to jednostka zasilana, jak to już zostało powiedziane, paliwem kriogenicznym, ciekłym wodorem LH2 i ciekłym tlenem LOX w proporcjach 6,1 kg LOX na 1 kg wodoru. Wodór mimo małego udziału masowego ma zdecydowanie większą objętość, więc jego zbiornik dominuje w konstrukcji rakiety. Proporcje objętościowe wynoszą zatem 38 litra LOX na każdy litr ciekłego wodoru. Silnik pracuje w cyklu z generatorem gazu. To mówi dość sporo o zasadzie jego działania, ale w dwójce Vulcana wprowadzono pewną modyfikację, która odróżnia go od takiego klasycznego cyklu, jaki był właśnie w Vulcanie 1. Po kolei. Rozruch zaczyna się od otwarcia zaworów paliwa i utleniacza, które pod wpływem swojego ciśnienia wędrują do pomp. Ważna uwaga, omawiamy generalną zasadę działania silnika. Z jakim silnikiem byśmy nie mieli do czynienia, będzie to w rzeczywistości spaghetti rurek i przewodów. Tutaj analizujemy ogólny przebieg zapłonu i pracy i jest to wielkie uproszczenie. Dobra, dalej. LOX trafia od razu do wtrysków komory. Wodór wędruje pod płaszcz silnika, żeby chłodzić górną sekcję dyszy i pracującą komorę. Dopiero potem trafia do komory. Na tym etapie pompy nie są jeszcze napędzane, a ciśnienie ze zbiorników jest zbyt niskie, żeby uruchomić silnik. To znaczy, pewnie dałoby się zapalić mieszankę w komorze, ale silnik mógłby co najwyżej trochę zakaszleć. W przewodach paliwowych znajdują się wyprowadzenia podłączone do generatora gazu. Pracujący generator będzie spalał trafiającą do niego mieszankę paliwową i kierował spaliny na dwie niezależne turbiny pomp i napędzał te pompy. Automatyka zadba o to, żeby generator był karmiony w proporcjach 0,9 kg LOX na 1 kg ciekłego wodoru. Ta mieszanka bardzo odbiega od optymalnej spalania, ale chodzi o napędzanie turbin, a nie ich upieczenie w wysokiej temperaturze. Okej, czy to już? Nie. Paliwo i utleniacz mają zbyt niskie ciśnienie, żeby a. można było zainicjować komorę i b. zainicjować generator gazu. No ale bez pracującego generatora nie pracują pompy i nie ma wysokiego ciśnienia. Dokładnie. Rozpędzanie turbin zaczyna się od pirotechnicznego zainicjowania startera z paliwem stałym. Ten podzespół wytwarza pierwszą porcję gazów w generatorze. Wystarczającą, żeby rozpędzić turbiny i pompy. Ciśnienie rośnie, więc generator otrzymuje składniki spalania pod odpowiednim ciśnieniem. Żeby mieć pewność, że LOX i LH2 załapią zapłon w generatorze, umieszczony jest tam jeszcze jeden zapalnik pirotechniczny. Teraz generator pracuje już na paliwie rakiety i praca pomp jest podtrzymywana.
konsekwencji w komorze rośnie ciśnienie mieszanki paliwowej, zapalniki pirotechniczne z platformy startowej inicjują chmurę paliwa i utleniacza wyrzucaną z dyszy. Na koniec jeszcze ta dodatkowa funkcjonalność, która odróżnia Vulcana 2 od swojego poprzednika. Dysze, które odprowadzają spaliny z turbin, są włączone w dolną część dzwonu silnika. Spaliny tworzą film ochronny na wewnętrznej ścianie dyszy silnika i zapewniają dodatkowe chłodzenie. Jeżeli w tym momencie coś Wam świta, to pewnie to, że podobne chłodzenie filmem ze spalin generatora gazu stosuje na przykład SpaceXowy Merlin 1D w wariancie próżniowym, czyli ten, który pracuje na drugim stopniu rakiety w kosmicznej próżni. Jest tam potrzeba zapewnienia chłodzenia powiększonej kosmicznej dyszy. Po co zatem Ariane Space stosuje coś takiego w silniku, który przecież jest używany na pierwszym stopniu rakiety? Po to, bo tak na dobrą sprawę większość swojej pracy będzie wykonywał w kosmicznej próżni, więc musi być wyposażony w większą dyszę. Chociaż Vulcan 2 uruchamiany jest już na początku, to przy starcie generuje mniej niż 10% całkowitego ciągu. To boostery na paliwo stałe odpowiadają za wzniesienie rakiety ponad gęstą atmosferę i nadanie początkowej prędkości. Vulcan za to pracuje bardzo długo, ponad 8 minut. Ostatnim elementem układanki jest ten charakterystyczny dla Ariane 5 zbiornik obok silnika. To zbiornik ciekłego helu, którego głównym zadaniem jest dostarczanie gazowego helu do podtrzymywania ciśnienia w zbiorniku LOX. Nie jest to klasyczne podejście z gazowym helem pod wysokim ciśnieniem. Tutaj gaz został skroplony, co wymaga redukcji temperatury do poniżej 5 kelwinów, czyli prawie minus 270 stopni Celsjusza, blisko zera absolutnego. Chodzi o maksymalne zwiększenie gęstości helu i redukcję objętości. Hel w tej postaci nie nadaje się jeszcze do uzupełniania ubytków zbiornika LOX, więc należy go po drodze zamienić w postać gazową. Tak się przypadkiem złożyło, że w silniku jest kilka gorących miejsc, z których można pożyczyć trochę ciepła. Instalacja ciekłego helu wędruje przez wężownicę dyszy turbopompy LOX. Na jej wylocie dostajemy odparowany hel. Gromadzi się go w dodatkowej, mniejszej sferze. Stamtąd wędruje gdzie tylko jest potrzebny, do zbiorników LOX, ale też jako czynnik roboczy aktuatorów, siłowników i zaworów. Analogicznie tworzy się gazowy wodór do podtrzymywania ciśnienia w głównym zbiorniku. LH2 doprowadzany jest do wężownicy na dyszy swojej turbopompy i po odparowaniu wodór wraca do zbiornika. Wektor ciągu może być sterowany w dwóch osiach. Odpowiadają za to dwa siłowniki hydrauliczne. W związku z tym, że Vulcan 2 ma jedną dyszę, nie ma fizycznej możliwości sterowania obrotem wokół trzeciej głównej osi rakiety. Ale dwa inne systemy ogarniają tę funkcjonalność, o czym będzie w kolejnym odcinku. Vulcan 2 dostarcza maksymalny ciąg 960 kN na poziomie morza i, co ważniejsze, 1390 kN w przestrzeni kosmicznej. Są to odpowiednio 98 i 142 tony siły. Jego ciąg da się redukować do 30% nominalnej wartości. Ma wysoki impuls właściwy, 431 sekund, jak to silnik wodorowy. Dla porównania SpaceXowy Merlin 1D, ten mocniejszy, próżniowy, ma ciąg 981 kN, a impuls właściwy 348 sekund. Ale pamiętajmy, że tutaj limitem jest paliwo, RP-1 nie dorównuje wodorowi impulsem.
Jeżeli zatem zajrzymy do wodorowej delty, to na pierwszym stopniu znajdziemy silniki RS-68A, które w próżni mają ciąg aż 3559 kN i impuls właściwy 412 sekund, a na drugim stopniu silnik RL-10B2 z ciągiem tylko 110 kN, ale z impulsem aż 466 sekund. Kuba, powiedz jeszcze o Raptorze. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł odnosić się do silnika, który po pierwsze jest jeszcze w fazie developmentu, tak na dobrą sprawę, a po drugie będzie pracował w rakiecie zupełnie innej klasy wagowej. Ale żeby nie było płaczu, macie. Na dzień dzisiejszy, czyli któryś tam lutego 2021, próżniowy Raptor może się pochwalić ciągiem 2200 kN i impulsem właściwym 370 sekund, przy czym te wartości będą oczywiście ulegać zmianie, czytaj, będą rosnąć. Jeżeli smutliście, bo przecież Raptor miał być najlepsiejszy na świecie, a tutaj RS-68A miażdży parametrami, to uspokajam. Raptor jest zasilany metanem. Nigdy nie miał mieć wyższego impulsu właściwego od silników wodorowych. Nie ma zresztą takiej fizycznej możliwości. Raptor za to będzie tańszy i wielokrotnego użytku. Jego ciąg tak czy tak jest już killerem, a Metalox jest dużo łatwiejszy w obsłudze od wodoru. Wracając do tematu tego filmu, tak mają się sprawy z Vulcanem 2. Jest to imponująco dobrze zoptymalizowany silnik, jeżeli popatrzymy na profil jego działania. Ma wysoki impuls właściwy, jak jednostki przeznaczone do pracy w kosmicznej próżni, równocześnie dysponuje bardzo wysokim ciągiem, jak jednostki, którym pisane jest startowanie z Ziemi i przebijanie się przez gęstą atmosferę. I tak jeszcze dla porządku. Jednostka ta jest nadal rozwijana i kolejna Arianka, szóstka, doczeka się swojej modernizacji tego silnika. Pozostaje nam omówić, jak to jest z rakietami bocznymi na paliwo stałe, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku i zamkniemy wtedy też temat rakiety Ariane 5. Dzięki, że wpadliście na kanał. Możecie odwiedzić socjale To Jakiś Kosmos i dołączyć do serwera Discord. Jeżeli podoba się Wam to, co tutaj wyczyniam, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonek i sprawdźcie, czy nie znajdziecie czegoś dla siebie w sklepie internetowym. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia. Cześć. We'll be right back.